Cześć, witajcie na kanale Koniarzy. Dziś jestem sama, w sensie Ernest jest za kamerą. Tak, bo nie ma nikogo, kto nagrać, więc tak i to wygląda. I o czym ten film będzie? Jak osiadać konia i będzie to na Atlancie. A Viola tak mówi, bo ma zdarte gardło. No, nie boli. W ogóle krzyczeć nie mogę. Dobra, no to się widzimy zaraz. Mamy konie. Konie siodłamy. Tak. Nie zwracajcie na to siodło tam, bo pierwszy zakłada o głowie, no. A miałam na rękach, więc od razu założyłam. Czyli tak, trzymamy jedną ręką tutaj i zawsze z lewej strony, nie z prawej. W sensie przekładamy grzywkę przez to. I tak, nachrapnik zawsze musi być pod wędzidłem, czyli pod tym, tak? Pod tym metalowym, co mam. I tutaj poprawiamy grzyweczkę. Taki najkrótszy opis, którego praktycznie każdy używa. Coś metalowe, co trzymam w paszczy. I tutaj, jak podpinamy to? Tak, żeby dwa paluszki się mieściły. Tak, dwa paluszki muszą się zmieścić. I jeśli konie idzie na jazdę, no przestań tak tym wymachiwać, bo ci konia zjada telefon. Jeśli konie idzie na jazdę, to w ten sposób zaplantujemy. Bierzemy pod gardle, czyli ten pasaczek, co idzie tu. No chodź tu, ponia. I tak zapinamy, żeby się mieściła piąstka, może musiała być więcej. No. Jak konie idzie na jazdę, to po prostu tak zaplątujemy i pod gardle. Czego ma krzyżu? Fail. Fail. Totalny. Ponia gryzie. I tutaj... Ponia to jest taki koniec, który gryzie. Czekaj, bo ja muszę przełożyć kieszeni. I dobra, ja mamy tu płotę. Ponika. I pamiętamy, że paski muszą... Są różne rodzaje popręgów. Ponia ma taki ok. Popręg zawsze musi być pod tymi paskami od czapraka. Niektóre chyba nie mają. Ja na przykład jak mam swój prywatny, to tu ma, ale nie ma tych pasków tu. Zależy to. Ale jeżeli są takie paseczki, to tak zawsze podpinamy to do popręgu, jakby tu. I to samo podkładka, żeby nie spadło od razu siodło. I podpinamy popręg, jak jest koń w boksie, na luźno, aha, żeby się nie zapoprężył. Bo ja pod złe paski to zabiłam. I żeby się nie i żeby się nie zapoprężył koń, więc dlatego jak konia, siedzi jeszcze... Konia dziś głodna, chce zjeść Ernesta. Jeżeli jest koń w boksie, to... Nie najadła. Jak jest po prostu koń w boksie, to trzeba na luźno, żeby koń się nie zapoprężył, jak się schyla albo coś je. Nie wie, to jest... No i luźniutko. I koń osiodłany. No, tylko grzywkę. W sensie nie gryź. Ci tu uszy skule. O. No. I gdzie by nazywał? Czyli zamykamy. Nie chcę. To głodny koń. Dobra, Viola, bierz kamerę i nie nagraj, jak szedłam. I teraz ja się bawię w kamerowanie. Łapa mi się trzęsie. Ja się chyba do tego nie nadaję. Dobra, bierzemy o głowie punia. Punia to jest kucyk. Kucyś stoi z diablikiem w boksie, a diablik to jest jeszcze mniejszy kucyk. Który gryzie i kopie. Tak, robi rodeo w boksie. I tu jest siodło punia, matki. Sweet czapraczek w jednorożce. Kiedyś Passat chodził też w jego siodle i tak sweetasie wyglądał w tym czapraku. I popręg zawsze bierzemy sobie. W sensie, żeby się pod nogami nie, nie plątał. I uważajcie też, bo słuchajcie, najlepszy sposób, najlepszy life hack, jak masz wziąć siodło i o głowie. Bierz sobie najpierw o głowie na ramię i siodło. Bardzo łatwy life hack. I musicie wziąć tak wysoko o głowie, żebyście nie podepali wody albo... I najlepiej tak po prostu wody nałożyć, żeby właśnie tego nie podeptać. Ja idę! Zatrzymałaś? Co? Czy jeszcze nie zatrzymałaś? Już mogę zatrzymać. Dobra. No tak, on sam bor piękne rzeczy robi. No składamy sobie wieszaczek. I teraz jeszcze raz po kolei pokażemy. Pointer, bo Viola źle pokazała. W ogóle Viola... No. Sorry za palucha. I teraz tak. I znowu popręg kapuś.
Uwaga! Bardzo dobrze, jak on się meczy. Tak, bo tu mamy diabła. Sama nam pan mówił, że jest diabłem. Patrzcie to! Jaki tak, idziemy z lewej strony od konia. No z lewej, no przecież się i teraz tak, zakładamy wodzę. Wiecie, jakby to wcześniej nie miało znaczenia, tylko po prostu jakoś tak się przyjęło, że na przykład też się wsiada... Czekaj, z lewej się wsiada. I teraz tak, popatrz tutaj, się zgubiłam. Jak robimy. Kunia bierze wysoko puszkę, więc to jest taki trudniejszy konik. I wkładamy jedną rączką, bierzemy mu to ten. Jeżeli konie chce otworzyć... Ojej, puszka jego. Nie chce otworzyć pyska, nie wiem, buzi. To mu... Czekaj, odejdź. Podnieś mu łeb. To mu wkładamy tutaj palec, tam gdzie nie ma zębów, czyli tu. No tak do paści, po prostu na sam koniec. Ale z puniem nie miało problemu. Najczęściej więc... trzeba robić tak z samborem, bo on ma takie inne trochę wędzidło i on go po prostu nie chce brać do pyska. Tak. Zapinamy tu, żeby się mieściły dwa paluszki. Jakoś ciemno tu wychodzi. W tym boksie. Jeszcze tak praktycznie nic nie widać. Dobra. Dziapunio. Jest zapięte. Słuchaj, dziapu. Teraz zabezpieczamy. Tutaj bierzemy, przeplątujemy. Zapinamy. I o głowie. Gotowe, zaraz siodło. I dobra, tutaj mamy już całe siodło, więc całe siodło będziemy siodło. Idziemy od tej strony. Wieszacie. I zawsze z lewej. Pamiętajcie, zawsze z lewej. I teraz tak. Leciutko, powoli opuszczamy, żeby koniowi, koniu... Żeby go po prostu nie walnąć i właśnie o... Tak, żeby go nie bolały plecy po tym najeździe. Aha. Czyli ten czapek nie jest piękny. Taki jednorożce. I Ernest mistrz siodłania. I teraz tak. Bierzemy popręg. Podpaski do czapraka. Podpaski do czapraka. Podpaski do czapraka. Zapinamy na luźno, żeby koń się nie zapoprężył. Strasznie ciemno wychodzi, tyle powiem. Z tamtej strony lepiej. Mamy osiodłanego konia. Ram, brawo dla Ernesta. Czekaj, nie będzie klaskać. I to chyba na tyle. W tym odcinku pokazaliśmy wam na dwóch koniach. Na kucyku, jak osiodłaś, i na hucula, tak? Który gryzie. Chciał mnie zjeść. I stoi sobie. Tam sobie stoi i... Pani, która chciała mnie zjeść. Chce się nie pani, tylko koń. Więc jak wam się spodobał odcinek, zostawcie łapeczkę w górę i suba. Przepraszam za głosik. I do widzenia, pa, pa. Ja łagodnie uśmiechnięty błysk.